Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę. Brzydkie słowo na P, czyli rozmowy o polityce rozumianej jak najszerzej. Zapraszam Bartosz Bartosik. Dzień dobry, cześć. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, mam nadzieję, że już odpoczęliście trochę od tego maratonu, czy nawet trójskoku wyborczego, który mieliśmy na przełomie 2023 i 2024 roku, bo kończą się wakacje i zaczyna się już naprawdę poważna prekampania, a może już kampania prezydencka przed wyborami, które czekają nas w przyszłym roku. Emocji będzie dużo na to wszystko wskazuje, właściwie już jest dużo. A to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, to ewidentnie powoli opada mgła wojny co do tego, jakie siły, jakich kandydatów wystawią w najbliższych wyborach prezydenckich i właśnie o tym, kto będzie startował z jakimi ideami, z jakimi pomysłami, w jakiej formie. A też może o tym, czy czeka nas prezydent z prekampanii, przepraszam, z prawyborów. E, o tym chciałem się porozmawiać z moim gościem, a jest nim myślę, że jeden z najciekawszych publicystów politycznych w Polsce, e, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej. E, jest nim Piotr Trudnowski, właśnie, publicysta, działacz społeczny, były prezes Klubu Jagiellońskiego. Witaj, Piotrze. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę tutaj u Was gościć. E, Miło mi, że u nas jesteś. Zaprosiłem Cię oczywiście, żeby pogadać o wyborach prezydenckich, także z tego powodu, że napisałeś zupełnie świeży tekst na temat czy wokół wypowiedzi Krzysztofa Bosaka z zeszłego tygodnia, którą chciałem teraz Państwu zacytować. Otóż Krzysztof Bosak w, na antenie Radia Z u Iwony Kutyny zapowiedział, że Jeżeli będzie możliwa organizacja prawyborów na całej prawicy, to jestem gotów do takiej rywalizacji pod warunkiem, że brałby w niej udział także PiS stanąć. I chciałbym od tego zacząć, Piotrze, bo ty tę wypowiedź wziąłeś z dobrą monetę, taką zapowiedź z jednej strony ambicji Krzysztofa Bosaka, a z drugiej strony także... Zastanawiam się nad tym, czy w związku z tą wypowiedzią, czy w ogóle szerzej myśląc o polityce na prawicy, czekają nas prawybory w, na prawicy, czy też w innych częściach spektrum politycznego. Więc chciałbym Cię zapytać na początku właściwie, co oznacza ta wypowiedź Krzysztofa Bosaka według Ciebie i jakie ona rysuje perspektywy dla prawicy w kontekście wyborów prezydenckich? No więc tak, na pierwszym poziomie, tym najmniej systemowym, czyli trochę przez, patrząc przez pryzmat pozycji Konfederacji na scenie politycznej, no to jest wypowiedź w jakimś sensie moim zdaniem jednak przełomowa. To znaczy to, pamiętajmy o tym, że Konfederacja jest w dużym stopniu, no postrzegamy ją jako ugrupowanie skrajnie prawicowe, tak jest opowiadana przez media głównego nurtu, natomiast jeśli chodzi o taką funkcjonalną rolę na scenie politycznej, to jest to po prostu takie ugrupowanie protestu w jakimś sensie trzecia droga, tak, ugrupowanie na które wiele osób po prostu zniechęconych do klasy politycznej od wielu lat głosuje. Zawsze takie ugrupowania pełnią po części taką rolę. No ale mamy cały szereg dowodów na to, że Konfederacja, jeśli chodzi o elektorat, nie jest ugrupowaniem skrajnej prawicy. Ja zawsze lubię tutaj przywoływać taki jeden dla mnie absolutnie zaskakujący dowód na tę tezę, to znaczy takie badanie, które zostało przeprowadzone, jeśli się nie mylę, na początku listopada 2020 roku czyli wtedy, kiedy trwały protesty po ogłoszeniu wyroku aborcyjnego. No i wtedy zapytano... Polaków, czy należy te protesty przeciwko temu wyrokowi kontynuować. No i okazało się, że ugrupowaniem, w którym jest największe poparcie dla kontynuowania protestów przeciwko zaostrzeniu, czy zmianie prawa aborcyjnego jest elektorat Konfederacji. No i to był moment, który mi uświadomił, jak bardzo Konfederacja odbiega od tego stereotypowego skojarzenia, jak bardzo odbiega od dawnych ugrupowań wyrazistej prawicy, tak od tego, co niosły wcześniej ugrupowania narodowe, ugrupowania wolnościowe, które no, były przede wszystkim formacjami twardej prawicy tożsamościowej, a tutaj Okazało się, że wygląda to zupełnie inaczej. No i w efekcie tego, że tak wygląda elektorat Konfederacji, to to ugrupowanie od dawna no jednak zachowywało właśnie taką politykę, można powiedzieć, równych odległości od obu głównych ugrupowań sceny politycznej, a nawet chyba można powiedzieć, że w ostatnich latach ostrzej w naturalny sposób w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości atakowało Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli mielibyśmy I teraz wskazać chyba tego, prawda? Właśnie, jeżeli mielibyśmy wskazać tego najczarniejszego bohatera wyobraźni konfederatów, to był to Mateusz Morawiecki. Tak? To była ta postać, której oni najbardziej można powiedzieć, na której budowali swoją swoją tożsamość negatywną w odniesieniu do Mateusza Morawieckiego. No więc długo konfederacja trwała w takim. No i to pokazała też druga tura wyborów prezydenckich w 2020 roku, tak, gdzie okazało się, że ten elektorat się co najmniej podzielił Porówna, a nawet według niektórych badań więcej wyborców Konfederacji zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego niż na Andrzeja Dudę, co nie było zupełnie, zupełnie intuicyjne. No i tutaj po raz pierwszy Krzysztof Bosak mówi: no nie, to już, to już nie jest aktualna opowieść. Zmieniła się w Polsce władza, dzisiaj rządzi koalicja, pewnie powiedziałby Krzysztof Bosak, centrolewicowa. No i to sprawia, że jest nam dużo bliżej do prawa i sprawiedliwości w jakim sensie widzimy się w jednym obozie politycznym szerokiej prawicowej opozycji. Bo on takich słów używał w tych swoich. W tych swoich wystąpieniach. No i w tym sensie to, moim zdaniem, jest istotny przełom, tak, no bo on zmienia tak naprawdę położenie konfederacji na scenie politycznej. Nie wiadomo, co się z tym wydarzy, nie wiemy, co z tym zrobi elektorat, no bo to za mało czasu minęło, żeby elektorat zdążył na to zareagować, czy się w tym, czy się w tym odnajdzie. Natomiast druga ważna informacja, która, moim zdaniem, z tego wynika, jest taka, że no Krzysztof Bosak niejako powiedział tutaj, że jakie są jego docelowe ambicje, tak. To znaczy, powiedział o tym, że on by chciał, być reprezentantem całej prawicy w wyborach prezydenckich, że on jest gotów, chyba też takiego sformułowania użył, reprezentować również wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co moim zdaniem, no, mówiąc uczciwie, zanim przejdziemy do tematu wyborów, szansa na to, że one zostaną podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość czy szerzej to otoczenie, no pewnie nie jest wielka, więc moim zdaniem to jest po prostu jasna deklaracja Krzysztofa Bosaka o co on docelowo zabiega w polskiej polityce. On chce być przywódcą całej polskiej prawicy. No i tutaj dwie istotne, dwa istotne, moim zdaniem, konteksty do, do, do tego stanowiska. Czy Krzysztof Bosak ma na to potencjał? Mamy coś takiego jak badania zaufania do polityków. Cebos je publikuje co miesiąc. Jeżeli sobie przejrzymy zaufa badanie zaufania do polityków z ostatniego pół roku, to okaże się, że politykiem właściwie chyba jedynym, który z miesiąca na miesiąc poprawia swoje wyniki jest Krzysztof Bosak. I co więcej, jest dzisiaj obok prezydenta Andrzeja Dudy, tym politykiem polskiej prawicy, który cieszy się nie troszkę zdecydowanie najwyższym zaufaniem, dużo wyższym zaufaniem niż jakikolwiek polityk Prawa i Sprawiedliwości w tych rankingach, co powiedzmy sobie szczerze, jest zupełnie nieintuicyjne, no bo reprezentuje jednak no, w jakimś sensie margines tego głównego nurtu polskiej sceny politycznej, ugrupowanie, które gdzieś tam od czasu do czasu zyskuje wynik dwucyfrowy w różnego rodzaju sondażach, co pokazuje, że chyba rzeczywiście poza wyborcami Konfederacji, również wyborcy innych ugrupowań muszą darzyć go jakimś ponadstandardowym zaufaniem, sympatią i w tym sensie wydaje się, że ta jego deklaracja o tej docelowej ambicji, bo ja tak czytam tę wypowiedź, ma rację bytu. Mhm. Dobra, yy, powiedziałeś o, z jednej strony o ambicjach... Yy... Krzysztofa Bosaka, i o tym jeszcze za chwilkę się na tym zatrzymamy. A z drugiej strony powiedziałeś też o tym, że elektorat Konfederacji nie jest takim typowo skrajnie prawicowym elektoratem, jak się często go maluje, przedstawia w mediach głównego nurtu, czy też najczęściej w mediach liberalnych. Natomiast ja chciałem w tym momencie zacytować Twój tekst, w którym na łamach Klubu Jagiellońskiego trochę też komentujesz właśnie tę deklarację Bosaka o tym, że on by widział siebie jako potencjalnego lidera całej prawicy. Pisze w nim tak. Odpowiedź Krzysztofa Bosaka na apel prawicowych intelektualistów i dziennikarzy sprawia, że w centrum debaty staje mało prawdopodobny dotąd scenariusz prawyborów prezydenckich. Jakkolwiek trudno uwierzyć, by PiS zdecydował się na tak odważny ruch, to argumentów na rzecz tego scenariusza jest sporo. Dynamika polityczna sprawia, że ten, kto zdecyduje się na prawybory, może wygrać prezydenturę. Tyczy się to zarówno prawicy, jak i koalicji. Obywatelskiej. I chciałem Cię zapytać właśnie jeszcze o tę ideę prawyborów. Bo to jest ciekawe, że Ty się na nią powołujesz. Ty nie jesteś. Zupełnie otwarcie od lat jesteś zwolennikiem demokracji bezpośredniej, takiego bardziej aktywnego zaangażowania obywateli czy też członków partii politycznych w procesy decyzyjne w kraju czy w partiach, więc nie jest to może jakieś zaskoczenie z tej perspektywy, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, jakie takie doświadczenia z bardziej wreszcie takimi demokratycznymi, bezpośrednimi standardami wyborczymi mamy w Polsce, no to one nie są zbyt dobre. To znaczy jakby gdzieś ta praktyka i ideowość trochę tutaj rozmija, nie? Bo przypomnijmy, że wybory mieliśmy właściwie raz w, na polskiej scenie. To było w 2010 roku, prawda, kiedy Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski starali się o nominację Platformy Obywatelskiej na prezydenturę i to była taka trochę wydmuszka polityczna, prawda? To nie było do końca udane z tej perspektywy, że zdaje się tam nawet około połowa formalnych członków partii nie zagłosowała w ogóle w tych prawyborach, prawda? Z drugiej strony, no, jeśli myślimy o trochę innym wymarze, wymiarze tej demokracji bezpośredniej, no to mieliśmy wyborcze referendum w 2023 roku, które też było klapą z wielu różnych powodów. Więc powiedz proszę, gdyby dzisiaj miał do ciebie podejść jakiś polityk prawicy, czy centrum, czy lewicy i powiedzieć, Piotrek, jak ty sobie wyobrażasz te prawybory i po co nam to w ogóle jest? To, ja może zacznę, to może zacznę najpierw od tego, po co nam to w ogóle jest. I to nawet w szerszym wymiarze niż tylko prawybory, prawybory na prawicy. Powiedziałeś, że jestem zwolennikiem demokracji bezpośredniej, ale to jest w jakimś sensie zapośredniczone. To znaczy, ja w tym sensie jestem radykalnym zwolennikiem demokratyzacji polskiej polityki, zarówno w wymiarze tym obywatelskim, dotyczącym nas, nas wszystkich, jak i funkcjonowania partii politycznych. Z tego powodu, że jestem przede wszystkim republikaninem. Jeżeli jestem republikaninem, no to po prostu muszę patrzeć na to, jak jest zważony nasz system polityczny. I mam, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest. Nim nadreprezentowany pierwiastek oligarchiczny. Tak? Jeżeli republikanin wierzy w to, że dobry system polityczny to jest ten, w którym różne pierwiastki są dobrze wyważone, to po prostu uważam, że my głęboko potrzebujemy doważenia tego pierwiastka demokratycznego, no bo on też swoją drogą z perspektywy republikańskiej buduje cnotę obywateli, buduje ich zaangażowanie, buduje ich współodpowiedzialność za różne procesy. I uważam, że tak dużo w tym szerokim obrazku, w sytuacji, w której dzisiaj się znajdujemy, w tym wyścigu, wyścigu różnych oblicz postępujących, fundamentalizmu i populizmu, to właśnie to odwołanie się do Decyzji obywateli to jest to, czego oni faktycznie dzisiaj oczekują, tak, no bo jesteśmy tak naprawdę po ogromnej rewolucji informacyjnej, która zradyka radykalnie zdemokratyzowała e, nasze życie w, tej, w tym wymiarze informacyjnym, to znaczy ludzie poczuli się podmiotowi, e, jeśli chodzi zarówno o dostęp do informacji, jak i możliwość jej e, wysyłania w świat. Co powiedzmy sobie że pewnie na co dzień ma więcej czarnych <laughs> konsekwencji dla naszego życia e, niż e, e, pozytywnych, no, ale to jest fakt. Z faktem społecznym trudno się brać za bary i bardzo mocno, bardzo mocno mu przeciwstawiać. Raczej należy po prostu zaakceptować, że on zaistniał, starać się go korygować, no, ale wyciągać z niego wnioski ta wściekłość populizmu, którą obserwujemy na całym Zachodzie, w ogromnym stopniu bierze się właśnie z poczucia oderwania z poczucia oderwania obywateli od elit, czy elit od obywateli. W tym sensie uważam, że trochę nie ma innego wyjścia i wcześniej czy później po prostu to nasze życie polityczne z szeroko rozumianego Zachodu stanie przed taką alternatywą albo radykalna demokratyzacja, albo zgoda na jakieś formy, no mówiąc wprost, autorytaryzmów, tak? I to jest moim zdaniem ta czarna perspektywa, przed którą stoimy i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że opowiadam się po stronie Demokratyzacji, no ale to wyciąga, z tego należy wyciągać tak naprawdę na każdym obszarze myślenia politycznego daleko, daleko idące wnioski. Jeśli chodzi stricte o tą prawicę i dlaczego te prawybory mają, mają sens, ja tutaj najpierw bym może zwrócił uwagę na takie bardzo, powiedziałbym, przyziemne, to znaczy wyborcze przesłanki. Pierwsza, pierwsza kwestia jest taka, że powiem szczerze, gdyby mnie ktoś. Dwa tygodnie po 15 października zapytał, co się wydarzy w wyborach prezydenckich. To odpowiedziałbym: Wydarzy się Rafał Trzaskowski, dziękuję, mhm. do widzenia, nie ma o czym rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość ma szansę przy tej okazji spróbować opowiedzieć się na nowo, ma szansę powalczyć, o nie wiem, 47% poparcia w drugiej turze i wylansowania jakiejś nowej twarzy, nowej opowieści, ale nie ma żadnych szans na zwycięstwo, ponieważ sukces koalicji 15 października jest tak duży, że co najmniej do maja i czerwca 2025 roku będzie trwał efekt świeżości, premia za zwycięstwo, etc bo zawsze tak było. Ale teraz tak nie jest. Ale okazało się, że radykalnie tak nie jest. Pokazują to wszelkie badania zaufania do rządu, nastrojów społecznych, nastroje społeczne. Znowu, jeżeli sobie spojrzymy w ankiety CBOS-u, no można powiedzieć, pozostawiają sobie bardzo wiele do życzenia. Okazuje się, że dominują nastroje, można powiedzieć, mocno negatywne, związane właśnie z jakimś niepokojem, brakiem satysfakcji. No tutaj bardzo wiele różnych negatywnych słów się pojawia, a te pozytywne związane, nie wiem, z dumą, radością pojawiają się właściwie na samym końcu tej, tej tabeli, więc to rozczarowanie widać. Rząd Donalda Tuska osiągnął wskaźniki zaufania społecznego w badaniach CBOS, mniej więcej takie, jakie Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli dobrze pamiętam, w piątym roku rządów, czy w piątym, czy szóstym, już po pandemii, a chyba nawet właśnie po przywołanej, po przywołanej sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, właściwie... No to zajęło rządowi Donalda Tuska 3 czy 4 miesiące. Wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że tak naprawdę od października no, prawicowa opozycja poprawia swoje notowania, yy, sumowane wyniki formacji tworzących dzisiaj koalicję tracą, w związku z czym tak naprawdę jesteśmy na równo z lekką przewagą bloku prawicowego. To wszystko sprawia, że po prostu prawica dzisiaj no, po prostu stoi przed takim zadaniem, że faktycznie może te, co jest zupełnie nieintuicyjne, te wybory prezydenckie wygrać, bo wydawać się mogło, że, że ten scenariusz nie będzie prawdopodobny, no a podjęcie w sytuacji kiedy wszyscy widzą i wszyscy wiedzą że to zwycięstwo jest możliwe no to znowu pozostawianie takiej decyzji mądrości partyjnego wodza który poprowadzi prawicę do zwycięstwa wydaje mi się dzisiaj już scenariuszem nieoptymalnym również z perspektywy polityków prawicy tak no bo wydaje mi się że jednak pewne poważne wątpliwości co do przywództwa Jarosława Kaczyńskiego istnieją i tutaj odwołam się do drugiej kwestii czyli tego co się wydarzyło w wyborach do parlamentu europejskiego to moim zdaniem było niezwykle interesujące doświadczenie to znaczy Moim zdaniem nie było precedensów w historii po polskich demokracji. Pewnie trzeba by zapytać, nie wiem, profesora Flisa, czy kogoś, kto naprawdę ma argumenty za takimi tezami w tabelkach, ale moim zdaniem nie było precedensu, który pokazywałby tak dużą liczbę przypadków, w których to osoby z dalszych miejsc list wyborczych przeskoczyłyby jedynki i dwójki, kiedy te osoby ze środka listy wyborczej zyskiwałyby dużo większe poparcie wyborców niż decyzja partyjnej centrali. Dla mnie jako człowieka szeroko pojętej prawicy to jest bardzo dobra informacja. Ja z tego wyciągnąłem prostą lekcję pod tytułem no, elektorat prawicy jest dużo mądrzejszy niż przywództwo polityczne prawicy i bardzo mnie to cieszy, bo tak naprawdę o reprezentowanie wartości, które są bliskie tym ludziom tak naprawdę w polityce powinno chodzić, a nie o interes konkretnego ugrupowania czy realizację wizji, wizji konkretnego przywództwa. No ale moim zdaniem to była, no, to była taka wielka szchuta kartka pokazana przywództwu politycznemu, no ale znowuż takie wystąpienie tego elektoratu, który poszedł na te wybory, który powiedział wybierając te osoby z dalszych list, my chcemy mieć coś do powiedzenia. My chcemy móc wskazać swoich reprezentantów. My nie chcemy już takiej polityki, w której po prostu wszystko się decyduje na Nowogrodzkiej, w której przywozicie nam do naszego okręgu w, w w taczkach czyteczkach teczkach jakichś kandydatów, którzy naszym zdaniem są skompromitowani, bo my naprawdę jesteśmy przywiązani do wartości, a nie do partii politycznej i głosujemy na tą partię polityczną, dlatego, że ona no, w ułomny sposób, ale najbardziej nasze wartości reprezentuje. I to jest moim zdaniem kluczowy argument, który przemawia za tym, że takie prewybory na prawicy, choć nie tylko moim zdaniem na prawicy, miałyby dzisiaj sens. To znaczy, zobaczyliśmy coś jak głód. Elektoratu, większej podmiotowości, sprawczości, demokratyzacji wreszcie. Czyli mają sens, bo ludzie tego, tego chcą. E, innymi słowy, tak? W... Ludzie tego chcą, to nie jest moim zdaniem dobre, dobre sformułowanie, mhm. bo to odpowiada na ambicje i aspiracje. To jest trochę co innego niż okay. ludzie tego chcą, da, da, bo da. ludzie czasami chcą rzeczy mhm. niekoniecznie mądrych, niekoniecznie dobrych, ale kiedy im się da, to po prostu z nich korzystają. Widzę TV pajacka kurskiego. Mhm. Ale jednocześnie czasem ludzie po prostu wyrażają jakieś poważniejsze aspiracje, ambicje, swoje marzenie o obywatelskości, jak ona być powinna być realizowana, no i to są rzeczywiście te, no można powiedzieć, marzenia, czy, czy, czy chęci, które rzeczywiście należałoby, moim zdaniem, zaspokajać. Mądre przywództwo polityczne powinno zawsze być otwarte na takie, na dostrzeganie takich aspiracji. Jasne. W Twojej opowieści, wydaje mi się, że są, znaczy dwie części Twojej opowieści trochę ze sobą się kłócą, znaczy... Kłócą są właściwie ich wnioski, które można z nich wywnioskować, ponieważ z jednej strony mówisz o tym, że elektorat prawicowy coraz bardziej domaga się większego wpływu na decyzje polityczne i to oceniałeś jako, jako pewien słuszny, słuszny krok. Z drugiej strony masz to opowieść właśnie o tym, że jednak pomimo wyborczej porażki w październiku zeszłego roku, te sondaże dzisiaj dla prawicy są dość łaskawe, być może nawet lepsze niż, niż w momencie wyborów. Tylko, że z tego z kolei wniosek można wysunąć taki, że no, w takim razie jednak kierownictwo i prezes Kaczyński robią wszystko tak jak trzeba, skoro te sondaże są tak dobre. Dlatego być może ta idea. Prawa wyborów jest właśnie przegrana, no właśnie z tego powodu, że kierownictwo wcale nie widzi tego, żeby był jakiś problem z jego, z jego strony, a wydaje mi się, dodam do tego jeszcze jedną warstwę w głębi, że gdzieś w tym wszystkim, no właśnie toczy się ten spór o demokratyzację, o której mówiłeś, prawda? I trochę o to, że Jarosław Kaczyński... Zresztą, tak samo jak Donald Tusk po drugiej stronie sporu politycznego, jest niezwykle autorytarnym przywódcą, uwielbia mieć partię pod pełną kontrolą i w taki sposób nią zarządza, żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Więc idea prawyborów, szczególnie takich, które by jeszcze miałyby włączyć, prawda, konfederację, która jest jakimś jednak zagrożeniem długofalowym dla, dla PIS-u jako stabilnego, jednorodnego obozu. No, wydaje się trudno do zrealizowania. Wydaje się trudno do zrealizowania, natomiast no, z drugiej strony ja też uważam, że te mm, dobre wyniki, czy sondażowe, czy wyborcze w wyborach samorządowych, czy do Parlamentu Europejskiego, no one jednak nie mogą budować spokoju w Prawie i Sprawiedliwości, no bo też powiedzmy sobie szczerze, w tych wyborach po prostu wyborcy szeroko rozumianej prawicy, bardzo szeroko rozumianej prawicy, co do zasady nie mieli yy, wiarygodnej alternatywy, tak? To znaczy jakby ja, to, to jest jakby teza, którą mówię od bardzo, bardzo wielu lat, co najmniej od 2015 roku, to znaczy... To nie jest tak jak często mówią nam dzisiaj komentatorzy patrzący na tą radykalizację polityki na całym świecie, że centrum przestało się liczyć, przynajmniej w Polsce. W Polsce centrum jak najbardziej cały czas się liczy, tylko że centrum polskiej sceny politycznej leży na centroprawicy i po prostu to się pomimo pewnych zmian nastrojów społecznych, nie wiem, w młodym pokoleniu, w deklaracjach, to się tak naprawdę radykalnie wcale nie zmieniło i ten kto potrafi zagospodarować to centroprawicowe centrum, ten wygrywa wybory. Tak było w 2015 roku, tak było w 2020, 2019 po drodze i w 20 w 2023 roku też, ponieważ w 2023 roku... Istotną część tego centra prawicowego centrum zagospodarowała Trzecia Droga. I ja się zgadzam z tym z Twoim wnioskiem. Nie wiem, czy Ty z kolei się zgodzisz z takim, który ja mam, że to centrum w Polsce pełni taką rolę swing states w amerykańskich Dokładnie wyborach. Tak. Prawda? Znaczy to, są, to, są, to jest elektorat, który może nie jest większościowy z perspektywy całego społeczeństwa, ale jest na tyle istotny i duży i potrafi też właśnie być mobilny, jeśli chodzi o to, na kogo oddaje głos, że koniec końców jest decydujący w tym, kto zostanie wybrany na kolejną kadencję. Zdecydowanie tak uważam i uważam, że właśnie ten centroprawicowy, średniomiejski, czasami prowincjonalny elektorat to jest ten elektorat, który odszedł do Bronisława Komorowskiego w 2015 roku, który dał zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, który wrócił w jakimś sensie do tego obozu dzisiaj rządzącego poprzez trzecią drogę, ale od samego początku no, deklarował swój brak przywiązania do tego ugrupowania, to znaczy pokazywał, że jest elektoratem właśnie takim swingującym, wręcz uważał, że w istotnym stopniu też wyborcy tej, tej grupy to są ci, którzy stoją za fenomenem tak dla CPK. Tak? To są dokładnie ci ludzie, którzy zagłosowali na... Koalicję 15 października i właściwie po dwóch miesiącach uznali, że ich formą aktywności w życiu publicznym jest mówić, co prawda na was zagłosowaliśmy, ale to nie znaczy, że możecie teraz wszystko, co się działo w Polsce, wyrzucić do kosza, bo jeżeli wam tego dzisiaj nie powiemy na przykładzie CPK, to wy w ogóle nie zrozumiecie, dlaczego my na was zagłosowaliśmy, bo pomyślicie, że zagłosowaliśmy na, na was tak samo jak silni razem, bo po prostu nienawidzimy PiSu. A tymczasem myśmy się przez długi czas, tak sobie wyobrażam, wiele takich, wiele takich deklaracji wyborczych, myśmy się w tej opowieści pisali. W dużym stopniu odnajdywali. Przede wszystkim w tym wymiarze, który mówił o wstawaniu z kolan. Tak? Znaczy, aspiracyjnym. Takim. Aspiracyjnym tego, że my chcemy być podmiotowym, silnym państwem, podmiotowym społeczeństwem. No i w pewnym momencie zrozumieliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość niezbyt skutecznie tą naszą aspirację zaspokaja. A co więcej, robi przy tym dużo brzydkich i złych rzeczy, których mieliśmy serdecznie dosyć. Ale ja też bardzo, bardzo lubię no, takie, takie rozmowy z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, bardzo konserwatywnymi, którzy właściwie, no nie ma żadnej alternatywy, ze względu, nie wiem, na, na przywiązanie do wartości yy, religijnych chociażby i tych spraw fundamentalnych, jak nie wiem, aborcja, kwestia, yy, kwestie tak zwane światopoglądowe, no dla nich trochę nie ma alternatywy niż głosowanie częstokroć yy, na yy, prawicę I lubię przywoływać to, jak się często miałem okazję trochę takich rozmów prowadzić, co oni czuli po 15 października i prawdę mówiąc prawie nigdy nie usłyszałem od takich wyborców, z którymi miałem przyjemność yy, rozmawiać, że oni są jakoś wściekli albo czują, czują jakąś dużą niesprawiedliwość. Często słyszałem, no to się musiało tak skończyć. Zasłużyli albo myśmy zasłużyli na tą porażkę. To znaczy, oni byli pogodzeni z tym, że wyrok 15 października przy urnach był sprawiedliwym wyrokiem, który był odpowiedzią na to, jak, jak degenerowała się władza prawicy w ciągu tych ośmiu lat. I to znowu dla mnie jest argument, że bardzo wielu tych wyborców prawicy jest całkiem, całkiem świadomych, obywatelsko i, i nie utraciło też Takiej moralnej busoli, co się nie tak ładnie, tak y, znowu często elitą partyjnym, nie tak znowu rzadko elitą partyjnym. Mm partyjnym zdarza. Więc tak, ja tutaj uważam, że ten elektorat centrowy jest bardzo istotny, no ale to też nie znaczy, że nikt innego nie może zagospodarować, tak. I zwłaszcza w perspektywie wyborów prezydenckich można powiedzieć, to jest prostsze niż kiedykolwiek indziej właściwie w każdych wyborach od, 2020, od 2000 roku tak naprawdę obserwowaliśmy tego rodzaju fenomen, który jednak jakoś mieszał na scenie politycznej i tworzył jakieś niespodziewane, niespodziewane okoliczności, które potem zmieniały architekturę sceny politycznej, więc z tego powodu. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jednak musi bardzo poważnie brać pod uwagę to, że w efekcie wyborów prezydenckich, jeżeli podejmie złą decyzję, to może się ze swoją hegemonią na szeroko rozumianej prawicy pożegnać. I czy to będzie utrata tej hegemonii na rzecz jakiegoś nowego ruchu? To jest zawsze trudne. Wiemy, jakie są historie tych nowych ruchów i że one rzadko odnoszą sukces. Czy to jest pożegnanie się z hegemonią z uwagi na wzmocnienie się Konfederacji? Moim zdaniem oba te scenariusze są wysoce prawdopodobne i z tego powodu Prawo i Sprawiedliwość Powinno na poważnie myśleć o tym, żeby opowiedzieć się trochę inaczej, zwłaszcza, że też no powiedzmy jeszcze, że w stosunku do wcześniejszych okoliczności tego typu, no dzisiaj nie ma chyba wątpliwości co do tego, że jednak perspektywa utraty przywództwa na prawicy przez Jarosława Kaczyńskiego musi być nawet przez niego samego poważnie rozważana, tak? Więc być może to jest właśnie ten moment, w którym trochę nie ma innego wyjścia, jak jeszcze pod kontrolą przeprowadzić jakąś, prawda, yy, nieco kontrolowaną demokratyzację, no bo, no bo też jak się yy, kończy próba przekazania władzy namaszczonemu, no to też obserwowaliśmy w polskiej polityce, kiedy, nie wiem, no Donald Tusk ustępował na rzecz wykopacz, tak? No, gdyby jeszcze przed odejściem Donalda Tuska do mm, polityki europejskiej... Została przeprowadzona jakaś tego rodzaju próba poszukiwania potencjału sukcesyjnego, no to mogłoby się to skończyć z dużo lepszymi efektami dla platformy obywatelskiej, a nie tym tą sromotną porażką, jaką platforma zaliczyła w latach 2014-2015. Czyli podsumowując, właściwie jest taki bardzo atrakcyjny obraz dla prawa i sprawiedliwości, pra idei praw wyborów, ponieważ przekonujesz, że z jednej strony ona pozwoliłaby zagospodarować i być może zaangażować bardziej po stronie tej partii takich wyborców właśnie środka Centro Barwicy, którzy częściowo odpisują się od Suneli i to byłby ten taki sukces wyborczy. Z drugiej strony mówisz o tym, że to jest też taka ucieczka od problemu, które mają wszystkie autorytarne organizacje, czyli właśnie kryzysu przywództwa, kiedy odchodzi jeden lider, nie ma kolejnego, ponieważ nie może być z definicji rzeczy w takim systemie autorytarnym i musi nastąpić walka o władzę. Takie prawybory mogłyby taką walkę przeprowadzić w sposób jak najbardziej spójny z potrzebami, ideami, wartościami, ale też z interesem samej partii, prawda? Tak, z interesem samej partii już w wielu innych wymiarach, no powiedzmy sobie z innej strony, no Prawo i Sprawiedliwość jest w głębokiej defensywie w, takim, w takiej dyskusji politycznej na co dzień tak? i właściwie tylko no, różne problemy rządu są tlenem, które pozwala mu funkcjonować, No, ale znowu nie przedstawiło żadnej nowej opowieści, żadnej nowej propozycji, żadnej wiarygodnej twarzy historii po co właściwie Prawo i Sprawiedliwość jest niż po to, żeby zrobić z koalicją 15 października to, co robi dzisiaj koalicja 15 października z PiSem. Znaczy ja jakby znowu, może tu jestem przesadnym optymistą, ale mam wielką nadzieję, że Polacy takiego myślenia o polityce jak sprowadzaniu polityki do udowadniania win przeciwników naprawdę będą mieli za rok, dwa, trzy głęboko i serdecznie dosyć. I to znowu, żeby nie było, żeby było jasne, to nie jest głos przeciwko wyjaśnianiom nieprawidłowości, prawda, poszukiwaniu winnych i tak dalej, no ale nie może się polityka sprowadzać tylko i wyłącznie do tego. W ogromnym stopniu polityka przede wszystkim samego Donalda Tuska dzisiaj się do tego w wymiarze medialnym takiej opowieści do Polaków sprowadza. No ale to, co mnie najbardziej niepokoi, to to, że coraz częściej widzę na prawicy po prostu takie, takie okropne fantazje po prostu o tym, że a jak my wrócimy, to zrobimy to samo, tylko jeszcze bardziej, bo tam ci sobie bardziej nagrabili. No to jest, to jest jakaś spirala po prostu, która, która na dno piekło nas zaprowadzi. Zwłaszcza wobec czasów, w jakich funkcjonujemy i w jakich żyjemy i tego, co naprawdę powinno być dzisiaj priorytetem polskiej polityki, to nie jest tylko takie rytualne narzekanie na polaryzację, tylko naprawdę głębokie poczucie, że, że coś tu jest bardzo, bardzo nie tak. No jak widać, te, te, te zdychające ryby prawda, kolejnego lata w Polsce mają głęboko... No, kompletnie dla ich losu nie ma znaczenia to, czy rządzi PiS, czy rządzi Platforma, a jednocześnie gdyby posłuchać polityków, to tylko to decyduje o losie tych ryb. No na Boga. <grybujesz> tak, tak, tak to nawiązujesz tak, do tej tak, tak słynnej można, wypowiedzi tak, ministra Zgorzelskiego. Nawet kto, nie, nie, nie tutaj. Okej, okay, tutaj to... nie wiem, czy Państwo słyszeli to właśnie na antenie polsatu u Marcina Fijołka, redaktora Fijołka, poseł Zgorzelski został skonfrontowany z własną opinią sprzed dwóch lat odnośnie śniętych ryb, które ocenił jako pisowską narrację. Okazało się, że to była jego wypowiedź do takiej samej afery, która miała miejsce dwa lata temu wobec rządów PIS. Jakby trudno było, było mu z tym dysonansem sobie poradzić. Ale zostawmy to teraz. My rozmawiamy dzisiaj głównie o prawicy, co do tego, że, że ty prawicę znasz i czujesz, myślę, że w jednym z kolejnych odcinków będę chciał zaprosić kogoś do nas, do studia, kto lepiej rozumie stronę liberalną i lewicową. Natomiast tak do konkretu przechodząc jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, no dzisiaj na w samym pisie jest dwóch głównych pretendentów do kandydatury prezydenckiej. Są to Zbigniew Bogucki i Karol Nawrocki. Osoby, które są zupełnie z drugiego, czy nawet trzeciego, czy czwartego szeregu partii, przynajmniej do niedawna, obecnie są lansowane, przynajmniej według informacji medialnych, na tych potencjalnych kandydatów prezydenckich. To trochę jak historia jak z Andrzejem Dudą kilka lat temu, prawda? I do tego dochodzi jeszcze Krzysztof Bosak jako ten potencjalny pretendent, który miałby z nimi, czy chciałby z nimi stanąć w szranki w takich ewentualnych prawicowych prawyborach. Z takiego kto jest według ciebie najbliższy e, oczekiwaniom e, Polaków? Kto by z nich mógł tak naprawdę mieć największe szanse w wyborach? Z Rafałem Trzaskowskim czy z innym, e, innymi kandydatami liberalnej liberalnego rządu? To znaczy tak, ja prawdę mówiąc, trochę z dystansem podchodzę do tych, do tych doniesień medialnych. Z tego, co słyszałem, to jednak ta lista badanych i analizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość jest jednak nieco szersza. To, znaczy to jest bliżej 10 nazwisk, i są tam nazwiska, dla których te dwa, które przywołałeś, są po prostu w jakimś stopniu symboliczne, bo reprezentują jakiś typ kandydata, czyli kogoś związanego z obozem prawicy, ale nie wprost polityka, czyli na przykład samorządowca, czy tego typu osoby, i tutaj tutaj kandydatura prezesa IPN-u jest tego, tego symbolem, czy właśnie jakiegoś polityka młodego pokolenia, dla którego tak naprawdę ta kadencja sejmowa jest w jakimś sensie debiutem, to znaczy takiego, który nie ma zbyt wiele zbyt wiele skojarzeń, czy zbyt wiele obciążeń związanych z ośmioma latami rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale tych kandydatów jest prawdopodobnie jeszcze więcej, ja do tych dwóch tak bardzo przywiązany, przywiązany nie jestem. Natomiast jeżeli tak miałbym wprost odpowiedzieć na twoje pytanie, no, to tak, no ja odpowiadam, że na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to Krzysztof Bosak jest tym, który mógłby spośród tych trzech kandydatów zyskać największe poparcie, no bo też po prostu najwięcej o nim wiemy i też Polacy o nim najwięcej wiedzą i jednak no to chyba pokazują te badania zaufania, ale też często chyba można zauważyć takie komentarze, nie wiem, polityków czy komentatorów spoza, daleko spoza prawicy, którzy jednak potrafią dostrzec pewien format polityki uprawianej przez Krzysztofa Bosaka, nawet wówczas, kiedy się z fundamentalnie nie zgadzają co do, co do poglądów czy test, które stawia. No, to jednak pewnej wysokiej kultury, dyskusji, dobrej argumentacji i pewnej takiej no, próby pokazywania klasy państwowej, która, którą też chyba wykorzystuje tutaj stanowisko wicemarszałka Sejmu do tego, żeby taki, taki wizerunek budować. Co do dwóch, co do pozostałych właściwie kandydatów, to my w dużym stopniu tak naprawdę tego, tego nie wiemy. Natomiast to, co mi się też wydaje istotne, nie tylko w kontekście prawicy, ale tak naprawdę całej sceny, politycznej, to jest to, że no ja jednak mam pewien dysonans, gdy patrzę na tego, tego typu kandydatury, no bo mam jednak mocne poczucie, że jest duża szansa, że faktyczne wybory w maju czy czerwcu 2025 roku będą jednak przebiegać w zupełnie innej atmosferze niż dzisiaj, kiedy te debaty się prowadzi trochę w takim klimacie sezonu ogórkowego, nie do końca poważnej polityki tego, że jesteśmy gdzieś rozdarci pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi a powrotem... A, powrotem a kolejnymi z urlopów, Igrzyskami za 20 lat w Polsce... Tak, a kolejnymi igrzyskami za 20 lat w Polsce. No i to jest jakby moim zdaniem nie do końca dobry moment na podejmowanie, mhm. podejmowanie tych decyzji, no bo on nie do końca odpowiada na to, z czym my się będziemy mierzyć w najbliższym czasie i to wydaje mi się niezwykle istotne i dla wyboru prawicy, ale też dla wyboru drugiej strony sceny politycznej odnośnie do tego, kto będzie te bloki w wyborach prezydenckich reprezentował. To ten temat tego, co może na, to, na te nominacje jeszcze wpływać. E, zostawmy sobie na koniec naszej rozmowy jeszcze za chwilkę. E, ostatnia sprawa odnośnie prawicy. E, Krzysztof Bosak, y, tak jak go opisujesz, to, to jest rzeczywiście ciekawa postać na polskiej scenie politycznej, ponieważ chyba nie ma drugiej tak konsekwentnie, przynajmniej na prawicy, budującej swój twój wizerunek i swoją pozycję polityczną osoby. Znaczy jest on w polityce od 20 lat właściwie, już od dwóch dekad, to jest niesamowicie już jakby to długi okres czasu, a z drugiej strony tak naprawdę, gdyby popatrzył na główne partie polityczne, to on by wciąż nadawał się na łatkę młodego, zdolnego polityka, więc jest to pewien paradoks, ale też pokazujący właśnie jego zręczność i taką zdolność budowania swojej pozycji. Czy ty widzisz w przyszłości, znowu pobawmy się w małe political fiction, czy ty widzisz w przyszłości Krzysztof? jako taką polską wersję Giorgi Meloni, która z takich pozycji, no właśnie nie wiem, czy, no tak, skrajnie prawicowych na pewno, poszła trochę w kierunku centrum, zbudowała sobie zupełnie nową, swoistą markę, która trochę wymyka się takim właśnie, tradycyjnym podziałom na skrajną prawicę, prawicę i prawicę, i która koniec końców dzięki swojej konsekwencji zdobyła władzę i duży autorytet nie tylko we Włoszech, ale też w całej Europie. Tak, ja myślę, że to jest też taka droga, o której Krzysztof Bosak poważnie myśli i też widać, że to zainteresowanie w ogóle środowisk narodowych Dziordziom Meloni jest, jest duże. No i tutaj jakby też widać było to chociażby popularności książki biograficznej Kacpra Kity, którą myślę, że można tutaj serdecznie wszystkim polecić, bo to jest bardzo, bardzo interesująca książka opowiadająca całą drogę Meloni. Widać, że ona wywarła na politykach tej części sceny politycznej też duże wrażenie. Natomiast ja myślę, że jeszcze na jedną rzecz, na wiele różnych rzeczy w tej drodze politycznej Krzysztofa Bosaka można by zwracać uwagę. Natomiast ja zwracam uwagę szczególnie na jedną. To znaczy, jeżeli sobie spojrzymy na dwóch dominatorów dzisiejszej polityki, czyli na Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, to musimy sobie zadać pytanie, w którym momencie oni weszli na ścieżkę ostatecznego przywództwa. Oni weszli na ścieżkę ostatecznego przywództwa po tym, jak zaliczyli swój. Swoje wypadnięcie z wielkiej polityki. Tak? Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński wypadli w 1993 roku na 4 lata z polskiej polityki wydawało się, że bardzo trudno im będzie do niej wrócić. Krzysztof Bosak przeżył to po swoim debiucie w wieku lat 23, 4-5, jako niezwykle młody polityk, który zyskał ogromną rozpoznawalność rozpoznawalność medialną, który był, no właśnie, trochę takim, taką czarną postacią tej kadencji dla mediów liberalnych 2005-2007. On wtedy z tej polityki wypadł, jakoś musiał się odnajdywać w życiu politycznym i później do tej polityki wrócił właśnie już z, no chyba jednak tym tworzącym, tworzącym konsekwentnych liderów doświadczeniem miałem umrzeć, a wróciłem, tak? No to jest, no Tusk, Kaczyński przeżyli to samo, no ale jednak w trochę bardziej dojrzałym... Krzysztof Bosak 2.0. Trochę tak. Ja myślę, że to jest tak naprawdę w dużym stopniu źródło, źródło tej konsekwencji, o której moim zdaniem słusznie, słusznie powiedziałeś. Oczywiście, jak się te losy dalej potoczą? Trudno mi, trudno mi powiedzieć, no bo też polityka jest nieprzewidywalna. Dzisiaj Krzysztof Bosak jest w konfederacji w jakimś sensie zgłasza, zgłasza akces do szerszego przywództwa. Cały tem ten temat w ogóle podziału wpływów na polskiej scenie politycznej pomiędzy Konfederacją i pismem jest w ogóle bardzo ciekawy i nieopisany, ale od jakiegoś czasu bardzo wyraźnie widać we wszelkich badaniach, że no po prostu. Wyborcy prawicy poniżej 40 roku życia nie głosują na PIS, tylko głosują na Konfederację, a starsi głosują na PIS. No ale też ten wiek głosujących na konfederację z wyboru na wybory się podnosi, tak, co pokazuje, że tak naprawdę doszło do jakiegoś strukturalnego pęknięcia. No i pytanie, czy ten elektorat faktycznie zostanie elektoratem prawicowym, czy ile on będzie miał w sobie tej tożsamości ugrupowania protestu? To są te najtrudniejsze wybory, przed którymi Konfederacja w jakimś sensie stoi. Ale tak ja widzę w Krzysztofie Osaku taki potencjał zarówno intelektualny, jak i medialny, jak i. Jak i komunikacyjny, jak i przede wszystkim wynikający z tej konsekwencji politycznej do tego, żeby tę kluczową rolę na polskiej scenie politycznej odgrywać. A też powiedzmy zresztą, że na dzisiaj wydaje się, że nie ma zbyt wielu silnych konkurentów w obozie największej partii prawicowej. Rozmawialiśmy chwilę o tej sukcesji w Prawie i Sprawiedliwości. No i tamtych naturalnych pretendentów po prostu dziś nie widać. Oczywiście to może zupełnie inaczej wyglądać, jak od czasów rządów PiS-u minienie siedem, osiem miesięcy czy rok, a będą to już 3, 4 lata, może się okazać, że wiele osób, które dzisiaj wydaje się mieć no, plecaki pełne kamieni, jednak, jednak ma zupełnie inny potencjał. Ale na dzisiaj tak to wygląda, że zbyt silnej konkurencji Krzysztof Bosak nie ma. I tu jest moim zdaniem jeszcze jedna warta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ja. Jakby no, odwołuje się zasadniczo w swoich własnych poglądach, wartościach, wyborach politycznych do tradycji innych niż narodowo-demokratyczna. Natomiast yy, nie mam też wątpliwości co do tego, że jednak ta tradycja narodowo-demokratyczna ona ma potężną wartość polityczną yy, i że no, każda konfrontacja, spotkanie z politykami, którzy są wychowani w tradycji narodowej od tych las, nastoletnich. Mówiąc wprost, formacja młodzieży wszechpolskiej to jest bardzo dobra formacja polityczna, której tak naprawdę. No, życzyłbym wszystkim innym grup ugrupowaniom politycznym w Polsce, tak? Żeby mieli ludzi, którzy tak poważną pracę intelektualną od swoich młodych lat y, nad wyborami politycznymi y, wykonują, bo to jest coś, co, jak sądzę, w tej dojrzałej polityce będzie, y, będzie owocowało. No i niekoniecznie zawsze to muszą być takie owoce, jak te, które obserwujemy w wykonaniu człowieka, który. Prawdopodobnie miał najgłębsze takie, takie doświadczenia, czyli Romana Giertycha. Myślę, że tutaj większość młodszych wszechpolaków Polaków jednak wyciągnęło z tej cennej, moim zdaniem, jakkolwiek, do której mam polemiczny stosunek, bardzo cennej tradycji politycznej, wyciągnęli wiele dobrych wniosków. No właśnie tym chciałem zakończyć właśnie wątek prawicowy. Odwołałeś się do Romana Giertycha. Wychodzi na to, że on naprawdę ma, jego mackie sięgają daleko. Jako tego, który właśnie uformował, jak powiedziałeś, jeden z najbardziej wpływowych intelektualnych środków myśli politycznej w Polsce, a z drugiej strony dzisiaj no, bardzo mocno trzyma w szachu przynajmniej kilku ministrów do rządu Donalda Tuska, na czele z ministra sprawiedliwości Adamem Bodnarem ze swoimi dość ekscentrycznymi pomysłami na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ale zostawmy, zostawmy Romana Giertycha i też prawicę. Chciałbym, może nie na koniec jeszcze naszej rozmowy, ale już w drugiej części trochę odnieść jednak do obecnego obozu rządzącego, bo mówiłeś, że, czy napisałeś też w swoim tekście, o którym mówiliśmy od początku, że być może nawet więcej do zyskania tych praw wyborach ma Donald Tusk. Na czym polega ta potencjalna przewaga Donalda Tuska? Bo przecież... Jest jednak tak, że Rafał Trzaskowski, no właśnie, był takim faworytem, właściwie od 15 października do objęcia fotelu prezydenckiego, zrobił świetny wynik w wyborach w Warszawie. Wydaje się, że jest takim człowiekiem, który po prostu, któremu ten fotel prezydencki jest pisany. Po co więc dzisiaj platforma miałaby robić prawybory i na, na czym ten zysk miałby jej polegać? No właśnie, moim zdaniem kluczowy problem platformy polega na tym, że wszyscy zakładają, że to musi być Trzaskowski. No i to nie jest wcale wygodna pozycja i tutaj chyba nie ma... Żadnego... To jest dokładnie na odwrót w pisie prawda? Bo w pisie tak. właściwie zupełnie nie wiadomo, kto miałby ten być kandydatem, a to mamy pewniaka od lat właściwie. No właśnie. Mamy pewniaka od lat i to ma swoje obciążenia. Pierwsze obciążenie jest oczywiście związane z tym, że no jednak startować drugi raz w tej samej konkurencji no pewnego efektu świeżości, pewnego potencjału, pewnej dynamiki przy takich wyborach no to wszystko wykrzesać będzie dużo, dużo trudniej. To kwestia pierwsza. Druga, moim zdaniem absolutnie niebagatelna, no jednak Rafał Trzaskowski Popełnił y, potężny błąd polityczny, to znaczy, no, to zarządzenie dotyczące symboli religijnych w mieście stołecznym y, w Warszawie, to, no, to nie jest problem względem polityków, względem wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Choć oczywiście to będzie paliwo mobilizacyjne dla y, polskiej prowincji, y, natomiast no, to jest ogromne wyzwanie właśnie dla tego centrum, tak? znaczy jednak wybory prezydenckie wygrywa się. Y, Tutaj nie ma żadnych wątpliwości w centrum i trzeba mieć dużo większe poparcie niż, niż samo ugrupowanie, które takiego kandydata wystawia, bo w tej drugiej turze po prostu trzeba mieć poparcie 50% Polaków. No i tutaj dla elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego chociażby myślę, że to była rzecz niezwykle trudna i mi bardzo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, prawdę mówiąc, nawet poparcie, takie wyraziste poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w drugiej turze dla kandydatury trzaskowskiego. No a O to może się rozbić ostateczny wynik tych wyborów. No ale jest wreszcie trzecia kwestia, Nie, jeszcze, jeszcze są, są, są dwie kwestie. To na razie problemy związane z trzaskowskim. Natomiast jeśli chodzi o te argumenty na rzecz wyborów dla Donalda Tuska, to jest, moim zdaniem, strukturalny problem władzy Donalda Tuska, to znaczy, on zawsze wydawał się no, w jakimś sensie solistą, tym kierownikiem, który w jakimś Chce mieć możliwie dużo sznurków w swoich rękach, natomiast ja mam ogromne poczucie, że ta kadencja jest dowodem jego jeszcze radykalnie większej samotności w rządzeniu niż było to 8 lat temu. Wydaje się, że 8 lat temu jednak Platforma Obywatelska była formacją większej liczby, większej liczby osób z charakterem, doświadczeniem, pomysłem na rządzenie. Dzisiaj wydaje się partią do tego dużo gorzej przygotowaną, no i dzisiaj, i moim zdaniem, tego jeszcze, to jest jeszcze trudno opowiadalne w debacie publicznej, ale to jest moim zdaniem coś, co będzie w kolejnych miesiącach narastało. To znaczy, że ta samotność Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej będzie uderzająca, a w sytuacji, w której będą coraz bardziej wierzgać, a prawdopodobnie będą coraz bardziej wierzgać koalicjanci, to się okaza, że to jest po prostu jakiś pojedynek Tusk kontra wszyscy, którzy chcą się z nim konfrontować, tylko że po drugiej stronie są jakieś może niezbyt profesjonalne i niezbyt wielkie, ale jednak oddziały, a tutaj jest po prostu samotny, samotny boss, jak w grze komputerowej, którego po prostu wszyscy próbują. Próbują pokonać, no ale w końcu pod którymś z ciosów może się, może się załamać. Więc ja uważam, że takie pokazanie. Na przykład w wyścigu prawyborczego, gdyby Donald Tusk na przykład też myślał o, o własnej kandydaturze, w którym startuje i on, i Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski, to jednak jest pokazanie, no to my jednak jesteśmy poważnym grupowaniem, to u nas są ludzie z, z biografią, z kompetencjami, z charyzmą, z charakterem, no i z tą wagą prezydencką, bo wszyscy wszyscy trzej wymienieni, moim zdaniem, ją mają. Nie mam co do tego, co do tego wątpliwości. No i to jest na pewno strukturalna przewaga dzisiaj koalicji obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością w wyborze prezydencji. A tak naprawdę takie prawybory tylko by mogły ją uwypuklić, wzmocnić, pokazać, że, że to jest po prostu partia z większymi zasobami. Natomiast, i tu wracam do tego, o czym już wcześniej chciałem powiedzieć, rzecz najistotniejsza to jest właśnie moim zdaniem te okoliczności, w których ostatecznie do tego wyboru dojdzie. To znaczy, ja uważam i mam nadzieję, że jeszcze dosłownie trzy minuty temu będziemy mogli poświęcić, że. Yy, okoliczności tych wyborów, które się będą odbywać w maju i czerwcu 2025 roku mogą być radykalnie inne od dzisiejszej. Dzisiejszych z powodu po prostu wydarzeń globalnych, a nie naszego krajowego podwórka. I tutaj mam też poważne wątpliwości, czy jeżeli przyjdą, a obawiam się, że przyjdą... Odczuwane przez Polaków trudne czasy w wymiarze geopolitycznym, to czy rzeczywiście Rafał Trzaskowski jest tym, który, który będzie intuicyjnym wyborem Polaków, czy nie będzie tym, o którym będą się Polacy bali, że no on jednak nie jest wystarczająco twardym zawodnikiem? w końcu nie przyjechał do Końskich. To jest znowu jakiś symbol, który moim zdaniem bardzo ciąży na dorobku politycznym Rafała Trzaskowskiego, bo po pierwsze uważam, że dlatego, że nie przyjechał do Końskich, czyli na debatę organizowaną przez Jacka Kurskiego z Andrzejem Dudą w 2020 roku, tą te wybory przegrał, bo mógłby być dużo bliżej zwycięstwa, albo wręcz je wygrać, gdyby się wtedy postawił, no ale z drugiej strony, zwłaszcza kiedy już nikt nie pamięta tej dynamiki, a można o tym powiedzieć z perspektywy czasu, on stchórzył przed Jackiem Kurskim i Andrzejem Dudą, a też powiedzmy sobie że pewnie dla wielu, dla wielu Polaków, no, to nie są osoby, przed którymi należałoby tchórzyć, bo nie są też wielu Polaków tak bardzo poważnie traktowane. I, i, i to moim zdaniem jest takie strukturalne osłabienie kandydatury Rafała Trzaskowskiego. To... Przed ostatnim pytaniem o te e, geopolityczne e, kwestie, e, które zresztą umówmy się, znaczy te problemy mm, mm, geopolityczne, one już dzisiaj nas, nas mocno wpływają i już dzisiaj kompletnie... E, Potrafią wywrócić scenę polityczną z dnia na dzień, tak sobie myślę. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jedno pytanie chciałem ci zadać. Proponujesz inaczej, mówiliśmy o idei prawyborów wyborów szerokich na całej prawicy. Natomiast nie, nie pisałeś o tym w kontekście tego, jakby powiedzmy obozu liberalno- czy lewicowego, prawda, w kontekście szerokiej koalicji rządzącej. To by pewnie było jeszcze trudniejsze do wyobrażenia, a z drugiej strony, no przecież słyszymy głosy. Z jednej strony liderów PO, tutaj ostatnio Grzegorz Schetyna bardzo mocno sufluje możliwość wspólnego kandydata, ta idea wspólnej listy sprzed wyborów zeszłorocznych. Teraz ma być wspólny kandydat tej koalicji rządzącej w najbliższych wyborach, żeby się nie rozdrabniać, i według Schetyny jest to e, jedyna droga do zwycięstwa. E, z drugiej strony słyszymy nawet minister Gawkowski z lewicy, który mówi o tym, że trzeba to rozstrzygnąć, może tak trzeba zrobić, właściwie e, trudno powiedzieć, co dalej. E, czy lewica to by było jednak dziwne, mając tak naprawdę, wydaje się, solidną kandydatkę jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, e, która jest jedną chyba z lepiej ocenianych minister tego rządu, e, by nagle miała zrezygnować z jej kandydatury? No i z trzeciej jest Szymon Hołownia, który no przecież zrobił bardzo dobry wynik prezydencki 4 lata temu e, i wydaje się, że ma ambicje na coś więcej cały czas. Czy w ogóle taka idea jest możliwa według Ciebie, czy to jest jednak mrzonki i te e, e, prawybory szeroko rozumianego centrum? I na lewo od centrum są możliwe. To znaczy tak, ja zacznę może od tego, że w ogóle tej idei wspólny kandydat całej koalicji 15 października w pierwszej turze. się znaczy bardzo trudno mi uwierzyć, że ktokolwiek poza Platformą Obywatelską mówi to na serio. To znaczy to jakby, ciekawe. No, bo, to, bo to z perspektywy no. wszystkich pozostałych członków tej koalicji to jest naprawdę polityczne samobójstwo. I nie potrafię sobie wyobrazić żadnego argumentu, który by faktycznie przemawiał na rzecz tego, tego scenariusza. No i po prostu, no nie, nie wiem, jakby czytam też i słyszę te głosy polityków, i jakby rozumiem, że mogą to ludzie w platformie obywatelskiej spinować po to, żeby osłabić swoich koalicjantów, ale jeżeli ktokolwiek na poważnie to rozważa, czy w lewicy, czy w trzeciej drodze, czy Szymon Hołownia, czy polskie Stronnictwo ludowe, no to po prostu wydaje mi się, to, no, to nie potrafię znaleźć żadnego argumentu, ale kluczowym argumentem Argumentem przeciwko temu rozwiązaniu jest to, że to oddala tamtą stronę od zwycięstwa w tych wyborach, tak? Bo po prostu demobilizuje jakąś istotną grupę wyborców, którzy, no gdyby poszli w pierwszej turze zagłosować, to poszliby też w drugiej, a jeżeli od razu w pierwszej turze zdecydują, że nie idą, bo nie ma ich kandydata, to tym bardziej nie pójdą zagłosować w drugiej turze na tego, którego nie chcieli poprzeć w pierwszej, tak? Moim zdaniem tutaj to psychologia, politycznego psychologia wyboru polityczna wyboru jest, tak? jest nie do przecenienia i wydaje mi się to ścieżka absolutnie samobójcza. Być może rzeczywiście te prawybory mogłyby być tutaj jakimś jakimś rozwiązaniem, no tylko że z drugiej strony no tak, no tutaj yy, yy, chyba trudno to sobie wyobrazić przy dzisiejszych yy, nie najlepszych nastrojach wewnątrz koalicji, choć tutaj jakby to inaczej... Wydaje mi się, że ta koalicja bardzo potrzebuje jakiegoś resetu i być może taki pomysł na to, że robimy sobie prawybory pomiędzy wszystkimi, dajemy szansę Szymonowi Hołowni czy, 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 czy komukolwiek innemu z naszego obozu, żeby to on powalczył, wymyślamy jakieś ciekawe reguły, to mógłby, być, to mógłby być reset, jakiego ta koalicja potrzebuje. Tylko, że to, co mnie dziwi, to to, że jakby to poczucie, że ta koalicja potrzebuje resetu, no ono jest odczuwane od dłuższego czasu, a, a, a nie wydaje się, żeby specjalnie ktokolwiek wyciągał z tego jakieś wnioski, no ale może nas tutaj Donald Tusk, no bo to chyba on musiałby podjąć tę decyzję we wrześniu czy październiku. Zaskoczę i żeby było jasne, Jaru, uważam, że byłaby to w ogóle dobra decyzja dla polskiej dla polskiej demokracji, gdyby ktoś faktycznie na taki eksperyment demokratyczny się zdecydował, bo też mówiliśmy bardzo dużo o tej, o tej prawej stronie sceny politycznej, natomiast ja po prostu uważam, że, że takich mechanizmów polska polityka bardzo potrzebuje i że polskie partie się na pewno zdegenerowały w ostatnich latach i one potrzebują pewnego rodzaju odświeżenia i ten, kto tutaj będzie prekursorem. Nie tylko ma szansę zwinąć jakąś premię wyborczą z tego powodu, że po prostu okazał się bardziej innowacyjny, ale też no, być może trochę nas uratować przed, przed taką dalszą degeneracją, do której niestety polaryzacja dzisiaj prowadzi. I o tej stronie myślę, sytuacja na stronie liberalnej. Pogadamy sobie w kolejnym podcaście z, z, z osobą, która pewnie będzie ten obóz lepiej czuła. Natomiast na koniec, tak jak obiecałem zresztą i do, do czego się zresztą odwoływaliśmy przez całą rozmowę, chciałem ci zapytać o to, co może być takim punktem zwrotnym w kontekście wyborów prezydenckich. Ponieważ rzeczywiście jest tak, że mówimy o wyborach późnym latem 2024 roku. Zostało jeszcze dobrych kilka miesięcy do wyborów. Wiele osób już twierdzi, że właściwie mamy mniej więcej obraz tego, jak będzie wyglądał ten krajobraz wyborczy, kto będzie z kim stawał w szranki. Natomiast no Właśnie, jest jeszcze wiele czynników geopolitycznych, tzw. game changerów potencjalnych, czy dotyczących polityki międzynarodowej, które mogą mocno wpłynąć na sytuację wyborczą. Co według Ciebie ma największy potencjał, by na tę sytuację wpłynąć, czy chodzi bardziej o wybory amerykańskie, czy sytuację w Ukrainie i w Rosji, na Bliskim Wschodzie, czy coś jeszcze innego? Wszystkie te trzy rzeczy i one wszystkie trzy są ze sobą fundamentalnie powiązane, tak? Z jednej strony już dzisiaj mamy taką sytuację, że w ogóle wybory w Stanach budzą większe zainteresowanie niż się wszyscy tego spodziewali. No, przyleciały do, do, do Stanów Zjednoczonych te dwa czarne łabędzie i tutaj chyba to nie jest nadużycie, bo zarówno zamach na prezydenta Trumpa, jak i chwilę później wymiana kandydata po stronie demokratycznej, no to są dwa wielkie wydarzenia, które zupełnie zmieniły dynamikę tej kampanii już dzisiaj skierowały uwagę całego świata na te wybory. Ta kampania jest dużo ciekawsza niż odbywałaby się pomiędzy Trumpem a Bidenem, więc też jej konsekwencje będą dużo większe dla nastrojów tak naprawdę, myślę, że politycznych trochę na całym świecie. Świecie, tak? To znaczy, jakby na pewno Donald Trump jest dzisiaj w grze, to nie jest tak, że on nie ma szans wygrać tych wyborów. Z drugiej strony Kamala Harris budzi ogromne nadzieje obozu demokratycznego. Choć to są trochę takie nadzieje przez zaciśnięte zęby, bo przecież budziła je już 4 lata temu jako wiceprezydent i trochę te nadzieje się rozczarowały. Tutaj ona jest trochę podobna do Rafała Trzaskowskiego, tak? Że, że no nadzieje były wielkie nie do końca zostały dowiedzione, czy można jeszcze raz wykrzesać tą energię w kampanii przede wszystkim u wyborców. To jest też ważne pytanie, na które zobaczymy odpowiedź. No i one moim zdaniem tak naprawdę wpłyną na to, też, kogo wybiorą polskie partie polityczne, tak? Dużo łatwiej, no, jeżeli wygra Donald Trump, no to obóz prawicowy będzie się czuł w uderzeniu, że pomimo największych ataków, zarzutów, trudności i tak. Prawda, ludzie naszej strony mogą wygrywać, jakkolwiek ja z dużym dystansem myślę o Donaldzie Trumpie jako, jako polityku swojej strony, no ale taka będzie emocja po stronie prawicowej. Jeżeli, no i wtedy, no wydaje mi się, że też dużo trudniej będzie na przykład Rafałowi Trzaskowskiemu. A tymczasem, jeżeli wygra, wygra Kamal Harris, no to wydaje mi się, że ta kandydatura Trzaskowskiego będzie, będzie dużo prostsza, będzie po prostu taka opowieść pod tytułem, no my tutaj, demokraci, widzicie, jesteśmy, jesteśmy w uderzeniu, potrafimy Potrafimy wygrywać, dokończymy ten proces i wtedy ten Trzaskowski może mieć dużo większe, dużo większe szanse. Wracając trochę do tego do tej ucieczki z końskich. No to tak, nie wydaje mi się, że Polacy czuliby, że, Donald, że prezydentura Donalda Trumpa to jest czas, w których w którym Rafał Trzaskowski będzie tym idealnym prezydentem na niespokojne czasy, jak i odpowiednim partnerem dla Donalda, dla Donalda Trumpa. Myślę, że wtedy będzie tęsknota za jednak twardszym politykiem i doświadczonym bardziej międzynarodowo. Natomiast te dwie drugie kwestie, o których. O których wspomniałeś no one też są niejako powiązane z wyborami y, amerykańskimi no bo ta niepewność związana z y, potencjalnym zwycięstwem Trumpa i tego, że powiedzmy sobie szczerze, że nikt nie wie co zrobi Donald Trump zarówno w kwestii Bliskiego Wschodu jak i w kwestii y, rosyjskiej ro, rosyjsko-ukraińskiej 24 no godziny no ale tego boją się i Rosjanie, i tego boją się Ukraińcy, bo nie wiadomo co to ma znaczyć. Także nie wiadomo kto, nie wiadomo czy tak ktokolwiek i nie wiadomo kto na przykład będzie miał rewol rewolwery przyłożony do skroni, być może raz jedni, raz drudzy. Nikt nie wiedzą, co to właściwie znaczy, ale wszyscy wiedzą, że może się wydarzyć coś niespodziewanego, co sprawia, że wszyscy chcieliby, żeby doszło do jakiegoś przyspieszenia przed zmianą władzy w Stanach Zjednoczonych. Stąd to, co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, co nas Polaków będzie długofalowo bardzo niepokoić, czyli te dyskusje o zawieszeniu broni, o tym, że czeka nas jakiś Reset konfliktu na wschodzie, być może jakiś niesprawiedliwy pokój, nie daj Boże, jakiś Mińsk, Mińsk 3, który z naszej perspektywy będzie oznaczał wycofanie się Stanów Zjednoczonych z naszej części Europy i z naszej perspektywy będzie oznaczał wyczekiwanie na dalszą eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej, która się będzie przegrupowywała przez 3, 4, może 5 lat, albo do ostrzejszej agresji na Ukrainie, albo na jeszcze ostrzejszy konflikt i to moim zdaniem jest dzisiaj właściwie konsensusem ekspertów komentujących politykę międzynarodową, że to będzie oznaczał scenariusz jakiegoś rodzaju wymuszonego pokoju na wschodzie. I myślę, że do wyborów prezydenckich to spłynie do Polaków, i Polacy będą czuli, że dopiero teraz, paradoksalnie w momencie, w którym wojna ulega zawieszeniu, zaczynają się najtrudniejsze, najcięższe, najbardziej niebezpieczne czasy dla Polski, i to w tych okolicznościach będą wybierać prezydenta. A oczywiście jednocześnie, jednocześnie dokładnie z tych samych powodów, czyli nieprzewidywalności polityki amerykańskiej, może dojść do przyspieszenia w eskalacji, w eskalacji na Bliskim Wschodzie. Tam się wydaje, że, że co najmniej Izrael dąży do tej. Eskalacji w krótkiej, w krótkiej perspektywie. No a wtedy uwaga świata, uwaga Stanów Zjednoczonych, uwaga naszych sojuszników. Ostatecznie już się przesunie z naszego regionu, z naszego regionu świata i to poczucie braku bezpieczeństwa będzie jeszcze silniejsze i jeszcze bardziej wybory prezydenckie będą, będą się wydawały. No takim wyborem no, wpływającym fundamentalnie na, 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 polskią, na polskie bezpieczeństwo w kolejnych latach i de dekadach. Więc dzisiaj ja trochę mam taki dysonans, jak sobie o tym wszystkim myślę, że to się tak naprawdę wydarzy. Powinno wydarzyć, jeszcze jesienią tego roku, coś w tych sprawach się może wydarzyć. że Ryzyko, że to nie będzie dobry dla polski scenariusz, jest bardzo duże, bo właściwie wszystkie te, wszystkie te decyzje tak samo będą dla Polski tworzyły atmosferę, atmosferę braku spokoju. To kiedy my dzisiaj się zastanawiamy, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, czy polityk o doświadczeniu wojewody po drugiej stronie sceny politycznej są tymi, którzy mają być prezydentami na tak trudne czasy, kiedy jednak Polacy kojarzą prezydenta z armią, dyplomacją. 一。E No, pewnego rodzaju ostoją państwowości, czyli właśnie takiej, takiej siły doświadczenia yy, i kompetencji. To wydaje mi się, że te kandydatury nie do końca się mogą za kilka miesięcy wydawać aktualne. I to wszystko sprawia, że obie strony będą dążyły do tego, tak sądzę, powinny do tego dążyć, bo ogłosić swojego kandydata jak Najpierw. najpóźniej, yy, i to później niż tydzień po wyborach yy, w yy, Stanach Zjednoczonych. I już po tym, jak ja ten tekst, od którego zaczęliśmy, napisałem, bodaj dzień czy dwa później, Donald Tusk już trochę zmienił narrację i Wiedział, że koalicja swojego kandydata ogłosi przed Bożym Narodzeniem, a wcześniej mowa była o październiku czy ewentualnie początku listopada. Widać, że już, tutaj, że już tutaj pewne sygnały o tym, że to się wydarzy później słyszymy. Mnie by nie zdziwiło, gdyby cały ten proces ogłaszania kandydatów tak naprawdę wydłużył się do maksimum, czyli do lutego 2025 roku i to być może po obu stronach. A prawybory w jakimś sensie dla obu stron mogą być takim wygodnym pretekstem, dlaczego to robimy. Czyli Donald Tusk czyta Piotra Trudnowskiego i nie sądzę. Ja, ja również zachęcam, żeby czytać, szczególnie jeśli chcą państwo usłyszeć trochę perspektywę prawicową, która Bardziej szeroko patrzy na politykę, i wydaje mi się, że też robi to z takiej właśnie, no właśnie perspektywy republikańskiej, o której mówisz od początku. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Brzydkie Słowo na P się Państwu podobał, który można by chyba było streścić czy opowiedzieć sloganem Przychodzi Republikanin do personalisty i rozmawiają o polityce. Dzięki Ci, Piotrze, za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. E, dziękuję, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, za, za to, że jesteście z nami. i Zachęcam Was jak zwykle. Do wspierania nas na patronite na www.patronite.pl. E, ukośnik Więź. I co? I do słyszenia. Dobrej końcówki wakacji wszystkim. Wysłuchaliście podcastu Więzi? Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więź.